Hej dziś witajcie mordeczki z tej strony Kodmiczdao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o Fortnite w 2022 roku. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego to odcinka chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku tak jak te kozaki tutaj. No a teraz bez większego przedłużania i przynudzania zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie Fortnite'a w 2022 roku. A więc jak większość z was już naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dobrze wie, za jakiś czas ogólnie na świecie, jak i w grze Fortnite, będzie nowy 2022 rok, no i z tej okazji w grze zajdzie naprawdę mnóstwo i to dosłownie mnóstwo zmian, nowości no i specjalne wydarzenia. W dzisiejszym odcinku na tym kanale postaram Mam się wytłumaczyć, co dokładnie pojawi się w 2022 roku, i jest to oczywiście pewne, no i przy okazji jak będzie wyglądało wielkie wydarzenia na zakończenie tego obecnego 2021 roku. Na początku jednak zaczniemy sobie oczywiście od wydarzenia, ponieważ ten temat będzie jako chyba pierwszy w nowym 2022 roku, ponieważ w grze co godzinę przez praktycznie cały dzień będzie pojawiało się nowe specjalne wydarzenia. Jak ktoś jeszcze nie wie, to na całym świecie są różne strefy czasowe, czyli przykładowo w innym miejscu. Na ziemi jest inna godzina, no i każdy w innej porze obchodzi nowy rok 2022. Z tej okazji w grze Fortnite z okazji każdego kolejnego Sylwestra, czyli przykładowo Sylwester jest w Stanach, to my w Polsce w grze Fortnite również obchodzimy razem z nimi cały nowy 2022 rok. Teraz w tle tego oto odcinka możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało w tamtym roku, jeszcze dwa lata temu w grze, no i jak widać, po prostu przez chwilę było na mapie odliczania, pojawiała się kula do tańczenia, no i każdy gracz przez kilkanaście Sekund, tańczył emotkę. Niestety, ale samo wydarzenie jest troszkę denerwujące, ponieważ w momencie, w którym bijecie się z przeciwnikiem, no i tak dalej, no i na mapie pojawi się ta kula do tańczenia, to automatycznie, nawet jeżeli walczycie, wasza postać zacznie tańczyć, no i tyle z waszego walczenia. Jednakże wiem na pewno tyle, że bardzo dużo osób nawet tryharduje to, żeby być na każdym wydarzeniu i są osoby, które co godzinę wchodzą do gry Fortnite, żeby obchodzić nowy rok 2022 z innym po prostu krajem. Samo wydarzenie jest naprawdę mega i to dosłownie mega. Mega fajne, no i oczywiście dodam tutaj od razu, ponieważ na pewno za niedługo pojawią się jakieś filmiki, że z okazji nowego roku w grze będą jakieś darmowe rzeczy to niestety ale za to wydarzenie nie ma żadnej dodatkowej nagrody. Jak sami dobrze wiecie, jest to tylko krótkie wydarzenie, które trwa w grze Fortnite około minuty czy tam półtorej, No i dokładnie przez ten czas gracze tańczą na mapie, a poza tym nic innego nie dzieje się w grze Fortnite. Dlatego też, jeżeli zobaczycie na YouTubie niebawem jakieś odcinki, że z okazji nowego 2022 roku gracze dostałem jakieś fałdolce za darmo czy coś takiego, to na pewno w to nie wierzcie, ponieważ za to, że w grze będzie nowy rok, żaden gracz nie dostaje żadnej nowej nagrody. No i teraz chciałbym Wam jeszcze przedstawić kilka rzeczy, które znamy na 100% i pojawią się w grze Fortnite zaraz, albo nie tak zaraz po starcie nowego 2022 roku, ponieważ informacje te są naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo ciekawe. Osoby, które oglądają moje filmy na bieżąco, wiedzą, co dokładnie pojawi się w 2022 roku w grze Fortnite, jednakże, jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz wytłumaczę wam wszystko dokładnie na tym odcinku. Dodam też od razu, że szczegółowe informacje na ten temat przedstawiłem na filmie pod tytułem Fortnite 2.0 no i to właśnie na tym filmie przedstawiłem tak szczegółowo cały ten temat, który omówię wam teraz tak jakby pokrótce. A dokładniej jakiś czas temu Hypex, czyli jeden z najpopularniejszych zlikerów z Fortnite'a dał znać, że dyrektor Fortnite'a poinformował o tym, że nowy silnik gry Unreal Engine 5 zostanie wprowadzony do gry Fortnite w 2022 roku. Co ciekawe, sam Hypex dodał do jeszcze, że sam silnik gry zostanie wprowadzony prawdopodobnie w tym obecnym rozdziale trzecim sezonu pierwszego, tak więc każdy z Was już niebawem będzie mógł się spodziewać kilkunastu ciekawych nowości bezpośrednio w grze. A dokładniej mowa tutaj o niczym innym jak trybie kreatywnym w wersji 2.0, czyli całkowicie nowy tryb kreatywny niż ten, który obecnie znajduje się bezpośrednio w grze. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą o co w tym dokładnie chodzi, to jak sami dobrze wiecie, albo jeszcze nie wiecie, do gry zostanie wprowadzony nowy silnik gry w wersji 5 no i przy okazji specjalna aplikacja do tworzenia nowych tekstur na tryb kreatywny. W tej aplikacji, czyli w aplikacji z nowym silnikiem gry Fortnite w wersji piątej, każdy gracz będzie mógł na przykład stworzyć własne drzewo, własną górę, no i tak dalej, no i przy okazji będzie mógł uformować własną wyspę na trybie kreatywnym. To jak to będzie wyglądało dokładnie, to już sami będziecie musieli o tym zadecydować, ponieważ to wy w tej aplikacji będziecie tworzyć dosłownie wszystko, no i to wy zobaczycie sami, jak to wszystko wygląda. Jednakże w tym wszystkim pojawia się jeden problem, ponieważ sama aplikacja nie jest aż tak łatwa do ogarnięcia, no i sam Hypex już kilkanaście miesięcy temu powiedział graczom, żeby nauczyli się tworzyć wyspy na tym nowym silniku gry, no i na tej aplikacji. Sama aplikacja znajduje się już od kilkunastu dobrych miesięcy na launcherze Epic Games, no i każdy z Was może sobie nawet teraz pobrać tą aplikację i próbować tworzyć różne rzeczy na komputerze, które później prawdopodobnie przeniesiecie do gry Fortnite. Niestety, ale nie mamy żadnych szczegółowych informacji odnośnie tego, kiedy dokładnie cały silnik gry zostanie wprowadzony do gry Fortnite, jednakże możemy spodziewać się, że ten silnik zostanie wprowadzony mniej więcej w styczniu lub tam lutym. Co ciekawe, to sam silnik gry w wersji 5 miał trafić do gry Fortnite w połowie 2021 roku no i jak widać mamy start 2022 roku, a ten silnik nadal nie pojawił się w grze Fortnite. Dodatkowo dużo osób jeszcze boi się o to, że zaraz jak zostanie wprowadzony ten nowy silnik gry w wersji 5, aktualizacja, która wprowadzi ten silnik, będzie naprawdę mega i to Dosłownie mega duża. No i niestety, ale tutaj będę musiał Was troszkę zaniepokoić, ponieważ sama aktualizacja z tym nowym silnikiem gry na pewno i to dosłownie na pewno będzie większa niż jakakolwiek inna aktualizacja niż była do tej pory. No w sensie, na pewno w grze była jakaś większa aktualizacja, ale na pewno każdy gracz będzie musiał pobrać dość dużo zawartości po kolejnej aktualizacji, która wprowadzi ten silnik bezpośrednio do gry. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że będzie to w okolicy kilkudziesięciu gigabajtów, czyli około 10, 20, 30 czy nawet 50 Gigabajtów, a to jak to będzie wyglądało dokładnie, to już sami zobaczymy, gdy ta aktualizacja trafi do gry Fortnite. Dodam też od razu, że nie mamy pewności, kiedy dokładnie ta aktualizacja trafi do gry Fortnite, ponieważ, tak jak już mówiłem, poza tym, że wiemy, że trafi ten silnik w nowym roku 2022, to nie mamy żadnych szczegółowych informacji na ten temat. Jednakże, jeżeli ktokolwiek z Was będzie chciał zobaczyć kolejny odcinek na tym kanale o nowym silniku gry w Fortnite w wersji 5, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie nowy silnik. Jeżeli zobaczę dużo komentarzy pod tym odcinkiem, to nie dość, że każdy o sobie przypnę serduszko, to dodatkowo nagram dla Was taki odcinek już niebawem na ten kanał. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Fortnite'a w nowym 2022 roku. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tym silniku gry i czy według Was Fortnite będzie o wiele lepszy w nowym 2022 roku. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry. Tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!